10 września wspominamy błogosławionego Sebastiana Kimura, prezbitera i męczennika. Sebastian urodził się w 1565 roku w Japonii. Pochodził z królewskiego rodu, a jego dziadek jako pierwszy przyjął chrzest w październiku 1550 roku od samego Franciszka Ksawerego, który wtedy zaczął misję ewangelizacyjną w Japonii. Dziadek Sebastiana udzielił gościny Franciszkowi i jego misjonarzom, którzy z nim pracowali. Rodzice Sebastiana też byli katolikami, a on uczył się w szkołach prowadzonych przez księży jezuitów. Jako 17-latek Sebastian wstąpił do zakonu księży jezuitów, a po ukończeniu studiów w wieku 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Był pierwszym Japończykiem wyświęconym na kapłana. W czasie trwania prześladowań chrześcijan z dużą łatwością, gdyż był narodowym Japończykiem, w przybraniu lekarza, kupca czy żołnierza lub chłopa odwiedzał chrześcijan i docierał nawet do więzień, sprawując tam sakramenty święte, pocieszając i przygotowując na śmierć przyszłych męczenników. Gdy stało się wiadomym to, że jest poszukiwany przez policję, przełożony polecił mu, aby opuścił Japonię. Sebastian jednak nie zdążył, gdyż został zdradzony i aresztowany 30 czerwca 1621 roku wraz z kilkoma chrześcijanami. W więzieniu spotkał kilku znajomych kapłanów i chrześcijan, którzy przebywali już tam 4 lata. Więzienie znajdowało się na szczycie góry. Wszyscy cierpieli tam z zimna i głodu, a pożywienie, które otrzymywali, wystarczało tylko na to, aby przetrwać. Warunki sanitarne również były straszne. Więźniowie wykorzystywali czas na modlitwę i pokutę. Po 14 miesiącach księdza Sebastiana i 23 katolików przetransportowano do Nagasaki, gdzie zginęli śmiercią męczeńską tylko dlatego, że byli katolikami. Ksiądz Sebastian zginął 10 września 1622 roku w Nagasaki. Miał 57 lat, z których 21 posługiwał jako kapłan. 5 osób z jego najbliższej rodziny oddało życie za wiarę i stali się błogosławionymi Kościoła katolickiego. Sebastian został beatyfikowany 7 lipca 1867 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Sebastiana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.